Skakali, co wrzeszczał.
dzisiejszej imprezy, dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej uroczystości. Chór wprawdzie już w tym momencie opuszcza scenę, ale tak jak powiedziałam, koncert i mam nadzieję dobra zabawa trwa nadal. Szanowni Państwo, teraz pani Halina Jastrzębska-Andczak wykona solo utwór Odrobiny Szczęścia w Miłości, a akompanuje na akordeonie pan Jan Stokowski. Uwaga, to jest ostatni występ publiczny pani Haliny. Ja szybciutko dodam, że jest z urodzenia Tuszynianką, ale z wyboru żelardowianką. Trudne lata dzieciństwa i czas okupacji hitlerowskiej spędziła w Tuszynie. Lata młodości i szkoły w Łodzi. Ma trzy pasje. Malarstwo, śpiew i pisanie poezji. Jej praca od zawsze była związana z kulturą, a śpiewa od lat. W Lirze pełniła funkcję kronikarza, zastępcy prezesa i prezesa. Najdłużej jednak śpiewa w Echo. Za swą działalność została odznaczona wieloma dyplomami i nagrodami rzeczowymi od Głównego Zarządu Chórów i Orkiestry w Warszawie. Ma odznakę brązową, srebrną, złotą z laurem oraz zasłużony dla kultury polskiej. Śpiewa, szanowni Państwo, 47 lat. Dzisiaj ją żegnamy, ale oczywiście nie rozstajemy się z nią. Wielkie, wielkie brawa pani Halina Jastrzębska-Andczak. Zamiast za niektórych.
Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia.